Poranny gość Radia Zachód. Dzień dobry. Gościem Polskiego Radia Zachód jest ksiądz biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adrian Put. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Dodajmy, nowo wyświęcony, nowo powołany, więc chyba należy rozpocząć od gratulacji. Jakie to uczucie i ta sytuacja dla księdza, jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? W sensie duchowym, jakiegoś takiego przeżycia prawdy wiary, tego, do czego mój Pan mnie wezwał wiele lat temu, czyli do życia wiarą, jest to na pewno jakiś taki kolejny etap zbliżania się do Niego. Czy najważniejszy? Nie wiem. Na pewno moment Chrztu Świętego i Jego wyboru jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela to był ten moment ważny. Wszystko inne jest jakoś konsekwencją tego, cokolwiek robię w Kościele, jak posługuję, jest konsekwencją tego, że On mnie umiłował, a ja po prostu chcę odpowiedzieć na Jego miłość. Ale coś się jednak zmienia. I co zmienia się w momencie przyjęcia sakry biskupiej? Święcenie biskupie to trzeci stopień sakramentu święceń. Powołany jest każdy biskup do tego, aby przewodniczyć ludowi Bożemu, aby dzielić się Słowem Bożym, aby sprawować sakramenty, ale też pełnić posługę rządzenia, aby też kierować ludem Bożym. Biskup pomocniczy to biskup, który ma wspierać w tym dziele biskupa diecezjalnego, więc tak naprawdę ciągle się tego będę jeszcze uczył. Z mocy prawa kanonicznego biskup pomocniczy jest też wikariuszem generalnym, czyli takim najbliższym współpracownikiem biskupa diecezjalnego właśnie w podejmowaniu różnych decyzji, wspieraniu go, podpowiadaniu pewnych rzeczy. Natomiast najważniejsza chyba rzecz, która jest w przypadku posługi biskupa, to właśnie posługa słowa i posługa uświęcania, którą biskup ma pełnić ochotnie i szczerze. W naszej diecezji mamy też biskupów seniorów, ale do dłuższego czasu mówiło się o tym właśnie, że potrzebny jest nowy ksiądz biskup pomocniczy, że liczba tych obowiązków, zadań, które stoją przed biskupami jest znacząca, jest duża. Czy jest jakiś szczególny też obszar, który ksiądz biskup tutaj ma objąć, zaopiekować? Czy to możemy mówić o w jakimś stopniu ogólności, o takich punktowych wskazaniach ze strony biskupa diecezjalnego? Jeśli są jakieś takie szczególne zakresy, szczególne obowiązki, którymi ktoś ma się zająć w Kościele, to biskup diecezjalny powołuje wtedy wikariusza biskupiego, czyli konkretnie mianuje jakiegoś kapłana do podejmowania troski o konkretne sprawy w Kościele. Natomiast wikariusz generalny jest tak naprawdę współpracownikiem we wszystkich tych obszarach. Ksiądz biskup nie nakreślił jakiegoś takiego szczególnego obszaru. Powiedział, tylko ty się tym masz zająć, albo tylko tymi sprawami masz się, o te sprawy masz się troszczyć. Z takich spraw na co dzień, o których rozmawialiśmy, to na pewno wizytowanie konkretnego dekanatu, już jest jakiś tam najbliższy wybrany na jesień, posługa bierzmowania, bycia też z kapłanami, biskup szczególnie to podkreślił, wtedy, kiedy będą chcieli rozmawiać, będą potrzebowali jakiejś rozmowy. To są takie rzeczy, o których już powiedział. Natomiast ja jestem biskupem raptem 2 tygodnie. Muszę się jeszcze tego wszystkiego nauczyć i to wszystko przede mną. No właśnie. 2 tygodnie, a nieco ponad rok temu ksiądz biskup obejmował konkatedrę w Zielonej Górze. No, wtedy już wszyscy przyjęli tą nominację tutaj z jakimś zadowoleniem. Nowy ksiądz proboszcz konkatedry. Ksiądz biskup, jak sądzę, również już zaczął się w tej nowej sytuacji dla siebie przyzwyczajać, jakoś też funkcjonować tutaj w tych okolicznościach, a tu nagle pojawia się ta informacja. No właśnie, nagle, czy tutaj, nie wiem, spodziewał się ksiądz biskup takiego rozwoju wydarzeń, może gdzieś były jakieś informacje? Jak ten proces także poinformowania, jakie emocje towarzyszyły księdzów w momencie, kiedy no właśnie zostało to już zakomunikowane? Przychodząc do konkatedry, miałem perspektywę taką, jaką mieli moi poprzednicy. Ksiądz prałat Lange 29 lat, ksiądz Infuat Nowicki ponad 30, więc myślałem, że być może przyjdzie mi tutaj aż do mojej emerytury posługiwać w konkatedrze. Byłem też tym, który wielokrotnie pytał się, kiedy w końcu będzie ten biskup i dzisiaj sobie, kiedy spoglądam w lustro, to się zastanawiam, czy po co było tak często o to pytać.
Natomiast jak to wygląda? Od strony formalnej wygląda tak, że nuncjusz skontaktował się ze mną. Było to 19 czerwca w niedzielę. Kilkakrotnie dzwonił z tej racji, że ja akurat byłem przeszkodzony w niedzielę, to napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Po tym kontakcie poprosił, żebym przyjechał do nuncjatury. Nie mogłem następnego dnia, czyli w poniedziałek przyjechać, więc dopiero we wtorek byłem w nuncjaturze z różnymi przygodami, bo to tak wcale prosto wszystko nie wyszło. Ksiądz nuncjusz przyjął bardzo serdecznie, no i zakomunikował wolę Ojca Świętego, prosząc o czas na zastanowienie i podając dokument po polsku i w języku łacińskim, przyjmujący bądź nie przyjmujący wolę Ojca Świętego. Tak to wygląda od strony formalnej. Po takim dłuższym milczeniu, no może nie będę opowiadał, bo to są zawsze jakieś takie też trudne momenty wewnętrznie, kiedy wyraziłem zgodę, ksiądz arcybiskup nuncjusz zaprosił do kaplicy, tam jest wtedy wyznanie wiary, złożenie przysięgi. Były w tym raptem trzy osoby uczestniczyły, takie najbliższe, które przez tydzień czasu do momentu ogłoszenia nominacji papieskiej wiedziały o tym wydarzeniu, które było przez ten cały najbliższy tydzień jednak w tajemnicy pod sekretem. Ksiądz biskup, o to też chcę zapytać, jest dziennikarzem i zastanawiam się, czy ta okoliczność także pracy w mediach katolickich, ale jednak jest to specyficzny i szczególny obszar i świat. Czy to w jakiś sposób na księdza biskupa wywarło wpływ na doświadczenie, na patrzenie na świat? Czy ta kwestia związana z pracą jako redaktora naczelnego aspektów może mieć wpływ także na to, w jaki sposób teraz już jako biskup pomocniczy będzie dalej w kościele i także tutaj na terenie naszego regionu funkcjonował, patrzył na ten świat, może też ta kwestia mediów jako tych, które jednak w dużym stopniu oddziałują na społeczeństwo, będzie miało też w kontekście posługi znaczenie. 11 lat pracy w mediach to jest doświadczenie, które na pewno wnoszę i za które jestem Panu Bogu wdzięczny. Pierwsza rzecz, którą na pewno, z którą się cieszę, to, że się nie boję mediów. Nie mam zamiaru unikać też mediów. Najprawdopodobniej będą czasami takie momenty, kiedy trzeba będzie się zmierzyć z różnymi sytuacjami, więc coś, co jest moje na dzień dzisiejszy, to, że nie mam jakiegoś lęku. Kiedy chociażby pan redaktor czy kto inny dzwoni, czy trzeba się spotkać na jakiejś rozmowie, to nie odczuwam jakiegoś lęku, nie boję się tej przestrzeni, a to dużo. Skoro media są bardzo istotną treścią naszego życia, kształtują opinię publiczną, to tam też musi być obecny Kościół, nie tylko w mediach kościelnych, tak? Musi być obecny w innych miejscach. I to jest to doświadczenie, które zabieram. Poza tym no, pewien warsztat dziennikarski, poszukiwania informacji, przygotowania tych informacji, opracowywania, pewna umiejętność też wypowiadania się w sposób taki, żeby to medialnie można było zjeść, jak to mówimy w naszym żargonie, cokolwiek dalej z tym zrobić. Czyli komunikacja ze światem jest ważna i te umiejętności na pewno bardzo się przydadzą. W takiej rozmowie jak ta, chociaż mam nadzieję, że będzie też i przestrzeń do takiej dłuższej, pogłębionej, nie sposób nie zadać pytania o to, jak widzi ksiądz biskup Kościół we współczesnym świecie, jakie wyzwania stoją przed tym Kościołem, co ksiądz biskup by uwypuklił, co wskazał jako przestrzeń, nad którą być może trzeba pracować, którą trzeba rozwijać, co także być może jest u nas w Polsce jakimś obszarem koniecznym do zaopiekowania. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, taki krótki zarys teologii. Pan Jezus przychodząc na ten świat, Bóg, człowiek, przyszedł do nas jako Mesjasz z potrójną misją, tego, który służy, tego, który naucza i tego, który oddaje cześć Ojcu. Mówimy, że to jest jego funkcja mesjańska. A Kościół to nie jest nic innego, jak tylko przedłużenie tej jego misji mesjańskiej, bycia Mesjaszem. Czyli Kościół zawsze i wszędzie ma trzy podstawowe obszary. Oddawać chwałę Panu Bogu, głosić Jego słowo i czynić miłość względem bliźnich.
Kościół zawsze będzie w kryzysie wtedy, kiedy tych trzech funkcji nie będzie pełnić, albo będzie się zajmować czymś innym. Kościół nie jest organizacją społeczną, polityczną, charytatywną i tak dalej. Jest kościołem. Jeśli Kościół nie oddaje Bogu czci w sposób piękny, w sposób zorganizowany, tak jak Kościół tego wymaga, jeśli nie głosi Słowa Bożego poprzez świadectwo, ale też i nauczanie, jeśli nie czyni miłości, caritas, to dobro, które chcemy okazywać drugiemu człowiekowi, wtedy jest w kryzysie. Czyli co zrobić dzisiaj? Pomagać ciągle Kościołowi, aby był Kościołem. I wtedy, jestem o tym głęboko przekonany, Kościół naprawdę będzie wiarygodny, bo jeśli będzie stawiał Boga na pierwszym miejscu, jeśli będzie Go głosił i będzie dawał świadectwo tego, że Bóg jest ważny, Ewangelia jest dla Niego ważna, czyli popycha mnie do miłości bliźniego, jest szansa, że wtedy Kościół będzie się rozwijał. Ale są też problemy i wyzwania, takie jak laicyzacja, jak geopolityka i wszystko, co się z tym wiąże, bo przecież też jesteśmy świadkami przewartościowywania pewnych relacji społecznych. Takie bieżące sprawy i problemy. Także to, że tych wiernych w Kościele dziś nie ma tak wielu, jak było jeszcze 20, 30 czy 50 lat temu. Inna rola jest i sytuacja Kościoła wtedy inna jest dziś. Jak na to reagować? Kościół jest w kryzysie od samego początku. Nie ma takiego momentu, żeby Kościół nie był w kryzysie. Pierwsza taka informacja, że Kościół jest w kryzysie, jest zapisana już w Ewangelii, gdzie słyszymy, zabrano Pana i nie wiemy, gdzie Go położono. Kościół ciągle mierzy się z różnymi wyzwaniami. To, że dzisiaj na przykład mamy te wyzwania, o których Pan redaktor mówi, nie znaczy, że one pojawiły się dzisiaj. Kościół ciągle miał różnego rodzaju problemy. My dzisiaj musimy jakby na nowo odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką rolę jako Kościół mamy odegrać chociażby w narodzie polskim, czy tutaj w naszej diecezji. Kim jesteśmy jako Kościół? Bo problemy, o których pan redaktor powiedział, wynikają bardzo często z tego, że zamiast my wszyscy, czyli biskupi, kapłani i wierni, zajmować się tym, czym się Kościół powinien zajmować, zajmowaliśmy się często innymi rzeczami. I kiedy się zajmujemy innymi rzeczami, jak te, do których jesteśmy powołani, to powoduje, że nasze serce zaczyna się dzielić. Zamiast być przy Bogu, to pojawiają się tam różnego rodzaju zaniedbania, grzechy, bardzo poważne przestępstwa, pojawiają się błędy i to serce, zamiast być sercem przy Bogu, staje się sercem podzielonym. I tam się rodzą problemy. Nie będę teraz odpowiadał na kwestię, nie wiem, laicyzacji czy tak dalej, bo laicyzacja w jakimś sensie jest też potrzebna Kościołowi. Laicyzacja w rozumieniu takim pozytywnym powoduje, że Kościół może w końcu oddać te obszary, za które był odpowiedzialne, a które nie należą do jego istoty. Kościół kiedyś zajmował się, dzisiaj to mówimy, ochroną zdrowia, zajmował się edukacją, zajmował się wieloma obszarami i dobrze, żeby się tym zajęło państwo, bo to nie jest pierwszorzędne zadanie Kościoła, aczkolwiek Kościół może to realizować w tym kluczu, o którym powiedziałem, czyli oddawanie czci Panu Bogu, głoszenie słowa i czynienie miłosierdzia. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze rozwijać te myśli i spotykać się i rozmawiać także w Radio Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adrian Put był gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi i wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.